Filip, czy wiesz, jak potężnie rozpocząłeś ten dystans? Nie wiem. Możesz mi powiedzieć. No to słuchaj, przyzwyczaiłeś nas wszystkich do pływania typowego negative speed, czyli druga część dystansu jest szybsza niż pierwsza. No zacząłeś, poszalałeś. 3,56,5. No, nie wiem, czy to jest aż tak mocno, bo w Barcelonie rok temu zaczynałem z 3,57, więc myślę, że te pół sekundy na rok to nie jest aż tak dużo. No ale okazuje się, że jestem w gorszej formie niż w Berlinie, no to na pewno nie jest, nie tego oczekiwałem. Ten sezon przepracowałem, uważam, dużo, dużo mocniej niż tamten w Barcelonie. No i cóż, no nie ukrywam, że jestem zawiedziony. Nie tego się spodziewałem, nie po to, brzydko powiem, tak, żeby teraz pływać, no tak cierpieć podczas dystansu, no. No ale Filip, to jest właśnie może to, nad czym pracowaliście cały sezon, nad tą właśnie taktyką, że zaczynasz wolnie koło 4-0 i później lecisz ile sił, a tu zacząłeś, zakwasiłeś się może za mocno na pierwszej 400 i zabrakło tych 4 sekund. No wiesz, no wytrzymałość mam, jak od początku września przepłynąłem 3,5 tysiąca kilometrów, no to myślę, że taka wytrzymałość powinna być, która pozwoli mi zacząć 3,56 i chociaż później płynąć tak mniej więcej po minuta 0,59 i później przyfiniszować, żeby popłynąć chociaż te 7,54. Wiesz, Włoch zaczyna 3,51 na 1500, to czemu ja nie mogę zacząć 3,56 na 800? No to już jest w ogóle, wiesz, podwórko, skoro nie potrafię tyle zacząć. Nie, potrafię 3,56, ale nie potrafię skończyć, także no jestem zażenowany. Nie wiem, co się stało. Będę musiał poważnie porozmawiać z trenerem. No i zobaczymy, jakie on ma plany na przyszły sezon. Na pewno teraz zrobię sobie trochę wakacji. Muszę odpocząć, nabrać znowu motywacji do ciężkich treningów i zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że to były moje jedne z gorszych i ostatnie takie mistrzostwa, bo takie pływanie no, nie sprawia mi przyjemności. No właśnie, bo w twoim roczniku jest jeden zawodnik, który no strasznie, strasznie szybko pływa. Powiedz, jak myślisz, czym różni się twój tryb od takiego trybu gościa z Włoch? No właśnie, myślę, że gdybym to wiedział, no to pływałbym równo z nim. No wiesz, że jesteśmy w stanie sprawdzić to, jesteśmy w stanie porównać wasze cykle treningowe. Myślisz, że to coś da? Myślę, że tak. Ja jestem w stanie naprawdę bardzo się poświęcić, bo no bardzo angażuję się do każdego treningu. Wiem, jak ten cały sezon przepracowałem, dlatego no boli mnie coś takiego, jak właśnie przychodzi okres najważniejszej imprezy i no jest taka klapa, także no bardzo chętnie poznałbym jego cały plan i jestem w stanie się go podjąć i trenować tak jak on.